Rosja. 10 dużych miast wdraża system rozpoznawania twarzy. Rosyjskie media. W 10 dużych miastach zacznie działać system rozpoznawania twarzy. Rosyjska firma Antechlab uruchomiła pilotażowo system identyfikacji twarzy w 10 dużych miastach kraju, poinformował w piątek dziennik Kommersant. Jak zapewniają rosyjskie władze, uruchomienie tego systemu ma wspomóc służby mundurowe w walce z przestępczością. Podobna infrastruktura działa w Moskwie. Firma nie podała szczegółów na temat miast, w których wdraża swój system. Poinformowała jedynie, że w Niżnym Nowogrodzie podłączonych zostanie około 3000 kamer, które będą zainstalowane na przystankach, przy domofonach i w miejscach publicznych. System ma być wykorzystywany do poszukiwania przestępców rejestrowanych w bazach danych MSW. W czasie pandemii koronawirusa będzie stosowany do identyfikowania osób naruszających wymogi kwarantanny. Antechlab zapowiada na przykład, że monitoring liczby ludzi na przystankach pozwoli na prognozowanie stopnia zapełnienia komunikacji miejskiej i potem na jego planowanie. W Moskwie tego rodzaju system został uruchomiony w 2017 roku. W stolicy Rosji działają dziś 193 tysięcy kamer monitoringu miejskiego umieszczone na ulicach, w podwórzach domów mieszkalnych i na klatkach schodowych. Kamery znajdują się także w parkach, szpitalach, w obiektach handlowych i na budynkach administracji państwowej. Kilka tysięcy tych kamer podłączonych jest do systemu rozpoznawania twarzy zintegrowanego z bazą danych MSW Rosji. Portalem BCH Media, związany z byłym szefem koncernu Jukos Michałem Chodorkowskim, podał w grudniu zeszłego roku, że dostęp do danych z systemu w Moskwie można było kupić na czarnym rynku. Oferty, o których pisał portal, dotyczyły zarówno danych przesyłanych na żywo, jak i danych archiwalnych, nawet z około miesiąca.